Instytut Pamięci Narodowej z prezesem Łukaszem Kamińskim bardzo energicznie korzysta z tego klimatu, w którym w tej chwili żyjemy jako społeczeństwo. Ten klimat zresztą jest też podtrzymywany przez media i bardzo dobrze. One służą dobrej sprawie, a tym klimatem jest to wszystko, co zostało wytworzone przez dyskusję wokół szafy Kiszczaka. Ta wizyta pani Kiszczakowej w IPN-ie, jak się okazuje, dziś owocuje bardzo dobrymi decyzjami. Powinniśmy w związku z tym jak najbardziej oczekiwać nowych faktów, które nas przybliżą do odpowiedzi na dwa fundamentalne pytania. Jedno to jest tradycyjne pytanie, czym była PRL, ale w przypadku tych akt, które dzisiaj rozpoznajemy, zachodzi też nadzieja, że odkryjemy odpowiedź na pytanie, a cóż takiego naprawdę stało się, zanim komuniści podjęli wspólne rozmowy z opozycją konstruktywną przy okrągłym stole. Jest oczywiste, że nie może być w Polsce, w państwie prawa, grupa osób, która pozostaje poza prawem, przechowuje w sposób nieuprawniony dokumenty, których nie powinna przechowywać, i w tym względzie toczy się stosowne postępowanie. Należy jedynie ubolewać, że mimo sygnałów, które były w przestrzeni medialnej, że być może tego rodzaju archiwa sprywatyzowane w cudzysłowie w sposób nielegalny przez byłych wysokich funkcjonariuszy PRL-u są w miejscach nieuprawnionych, że dopiero teraz podjęto ten problem i jest on wyjaśniany. Z jednej strony działania konieczne, bo akta Służby Bezpieczeństwa, akta w ogóle państwowe powinny znajdować się w archiwach, akta Służby Bezpieczeństwa w archiwach IPN-u, i to oczywiste działanie zmierzające do tego, żeby te akta tam trafiły. Z drugiej strony one mają charakter bardzo spektakularny, żeby nie powiedzieć wręcz publiczny, a to nie jest właściwe działanie prokuratorów czy historyków pracujących w IPN-ie. Z pewnością przydałoby się więcej konsekwencji i profesjonalizmu w działaniach IPN-u.